Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na test kolekcji jubileuszowej od Glam Shopu. W kolekcji znalazło się bardzo dużo produktów, więc dzisiaj przygotowałam dla Was ten oto makijaż z wykorzystaniem palety Essentia oraz cieni w kredce. Będzie też test oczywiście rozświetlacza, pędzli. Za chwilę pokażę Wam całą kolekcję, tak żebyście zobaczyli, co w tej kolekcji się znajduje. Następnie przejdziemy do makijażu twarzy, makijażu oka. I na koniec przyjdę oczywiście, jak zwykle, z podsumowaniem, powiem Wam, z czego jestem zadowolona, co mniej mi się podobało. Także jeśli jesteście zainteresowani taką tematyką filmu, to zapraszam Was do oglądania dalej. Pamiętajcie o kciukach, pamiętajcie o komentarzach po obejrzeniu filmu i oczywiście wszystkie osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, to oczywiście zachęcam do zostawienia subskrypcji. Przechodzimy oczywiście do prezentacji kolekcji, a następnie do makijażu twarzy. Na całą twarz nałożę sobie krem bazę rozświetlającą w kolorze złota perła. Pod spodem mam już krem, więc tylko odrobinę, żeby rozświetlić buzię. Podkład nałożę oczywiście klasyk w odcieniu Oliwka 2. Bardzo czekam na podkład rozświetlający, ale póki co nie widać go na horyzoncie, więc skorzystamy sobie z klasyka. Dzięki tej bazie ten podkład nie będzie wyglądał aż tak bardzo matowo, ponieważ ona daje naprawdę fajne rozświetlenie. Gąbeczka jest super, bardzo fajnie mięciutka. Przechodzimy do nałożenia korektora i sięgnę po numer 3. Okolice pod okiem przypudruję pudrem pod oko od Glam Shopu i przypudruję okolice pod okiem takim pędzelkiem o płaskiej skówce, dość mocno zbitym. Właśnie fajny ten pędzel będzie do nałożenia pudru pod oko. Delikatnie jest taki rozczapieżony na końcu, takie pędzelki bardzo lubię właśnie do pudrowania okolicy pod okiem i nałożę sobie odrobinę pudru. Przyjemnie mięciutki. Uwielbiam ten puder za to, jakie daje wygładzenie pod okiem. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Jeśli chodzi o całą twarz, to użyję pudru rozświetlającego. Jeszcze go nie używam, przyznam się szczerze. Mam go od jakiegoś czasu, ale jakoś nie miałam okazji go używać. I przypudruję sobie całą twarz pędzelkiem teoretycznie do pudru. On jest dość mocno zbity. Ja takich pędzli, przyznam się szczerze, nie lubię do pudrowania twarzy, jednak wolę, jak one są takie bardziej rozłożyste. Wtedy ten produkt jesteście w stanie nałożyć troszeczkę bardziej, tak go rozproszyć po twarzy. Pędzel jest miękki i w sumie podoba mi się, że ma dosyć mały kształt, ponieważ przyznam się szczerze, że ja nie lubię takich wielkich pędzli do twarzy i raczej takie duże pędzle tylko u mnie sprawdzają się do wykończenia dekoltu lub gdy pracuję z modelkami na przykład na sesji i
muszę podkreślić gdzieś tam ręce czy ramiona, to wtedy taki wielki pędzel sprawdza się fajnie. Natomiast do twarzy zdecydowanie lubię takie kształty maksymalnie, także myślę, że będzie mi się fajnie sprawdzał. I przechodzimy sobie teraz do konturowania twarzy i tutaj mam w zasadzie takie dwa pędzelki. Pędzel, przyznam się szczerze, że jest dosyć mocno twardy, więc mam tutaj wątpliwości co do tego, jak ten produkt, czy to suchy, czy mokry, będzie się nakładał po prostu tym pędzlem. Myślę, że jeśli już, to bardziej ten pędzel nada się właśnie do podkładu, ponieważ obawiałabym się, że gdy będę nakładać tym pędzlem produkt do konturowania twarzy na sucho, czy też na mokro, to po prostu zrobię swoje dziury w podkładzie, także nie będę ryzykować. Myślę, że użyję go przy okazji, jak będę chciała po prostu nałożyć podkład, jest to pędzel estetyczny, więc nie mam tutaj obawy, że coś tam się obklei. Natomiast w całym zestawie jest też fajny taki pędzelek skoszny i on jest super miękki, bardzo przyjemny, więc tego pędzla użyję do nałożenia przede wszystkim bronzera. I jeśli chodzi o bronzer, ja sobie użyję nowości, tutaj matowego bronzera o nazwie Inka. Nałożę odrobinę. Subtelny efekt daje ten bronzer nałożony tym pędzlem, także dla mnie zdecydowanie na plus. Będzie sobie ciężko zrobić jakąś plamę, jakieś dziury. Myślę, że dla osób, które są początkujące, to zarówno ten bronzer, jak i ten pędzelek tutaj razem fajnie ze sobą grają. Widzicie, efekt jest bardzo subtelny, taki satynowy. Róż wezmę z palety różne róże i biorę ten tutaj olśniony. Czas na rozświetlacz esencja blasku. I tutaj zdecydowanie myślę, że sięgnę po ten jaśniejszy, ponieważ ten wydaje mi się, że jest zbyt ciemny i tutaj może troszeczkę za ciemno wyglądać do tego makijażu. Nakładam sobie na ten sam pędzel, którym nakładałam róż, tylko dosłownie na końcówkę. Już widzę, że rozświetlacz ma zdecydowanie zauważalną taką różową drobinę. Rozświetlacz jest bardzo ładny, ale zdecydowanie idzie tutaj w taką różową stronę, więc dla osób, które lubią rozświetlacze w takim kolorze. I jako bazy użyję dzisiaj do makijażu oka korektora Born This Way od Too Faced. To jest akurat odcień słon. I nałożę go na razie na jedną powiekę. Zacznę sobie cieniowanie oka od jednego z tych cieni w kredce. To jest akurat brudny róż mat. Oczywiście podczas makijażu oka będę używać tych pędzli z zestawu, natomiast będę się wspomagać moimi ulubionymi pędzlami, bo wiadomo, że te cztery nie wystarczą mi. Więc zacznę sobie od nałożenia tego cienia brudny róż mat i nałożę go takim syntetycznym, puchatym pędzlem. Będzie to moja baza po prostu pod matowe cienie. Ten cień jest zastygający, więc ja dlatego najpierw robię sobie jedną powiekę, a później dopiero przejdę do drugiego oka. Wyrównuję sobie oczywiście korektor i nakładam ten cień jako taką bazę kolorystyczną w zewnętrznym kąciku. Przepiękny odcień tego cienia. Bardzo ładnie się rozprowadza. Nałożę też sobie od razu korektor na dolną powiekę i tam też nałożę ten cień. I teraz sięgam sobie po cień chłodno-elegancki, przepiękny odcień. I wtłaczam sobie w zewnętrznym kąciku. Nie blenduję, tylko klepuję. I teraz delikatnie tym samym pędzlem rozsmużam granice tego cienia. Teraz wzmocnię sobie
zewnętrzny kącik tym cieniem o nazwie Gwarantowany. To jest taki bardzo ładny czekoladowy brąz. I przeciągam sobie ten cień chłodno elegancki do wewnętrznego kącika i będę sobie budować załamanie powieki. Przeciągam sobie teraz ten ciemny brąz czekoladowy do wewnątrz o nazwie Gwarantowany. I czyszczę sobie delikatnie cieniem alabaster i biorę do tego celu ten puchaty pędzel, super mięciutki. I teraz biorę sobie odrobinę korektora, tego, którego używałam jako bazy, i dosłownie rozjaśniam sobie całą moją ruchomą powiekę. Nie chcę robić tutaj żadnego takiego ciężkiego odcięcia, po prostu oczyszczam sobie też palcem, mogę rozprowadzić tak, żeby nie było jakichś takich ciężkich granic, żeby to było takie delikatnie wysmużone, oczyszczone. I teraz biorę tę kredkę w kolorze róż i nakładam ją na ten korektor. Też odrobinę na pędzel, wezmę może ten mały z kolekcji. I nałożę błysk o nazwie Esencja i dosłownie wklepuję w tę kredkę. I na przejście jeszcze nałożę drugi błysk o nazwie Morganit. Przepiękny. W wewnętrznym kąciku nałożę jeszcze alabaster. Na dolną powiekę dodam jeszcze cienia zachcianka. Nałożę odrobinę glam glue w wewnętrznym kąciku i tutaj przykleję sobie cień sedno. Makijaż oka jest już skończony. Zrobiłam sobie delikatną kreskę i przyciemniłam zewnętrzny kącik przy użyciu eyelinera i cienia Gwarantowany. I zostały nam usta. Na usta nałożę konturówkę Brudny Róż. Będzie mi idealnie pasowało do tego makijażu. I oczywiście błyszczyk szczypadełko, zobaczymy jak się sprawdzi, jak będą wyglądały usta po nałożeniu tego błyszczyka. Błyszczyk ma bardzo ładny zapach. Jak widzicie, po nałożeniu usta stały się takie wypełnione. Od razu czuć takie dość mocne szczypanie. Jestem ciekawa, po jakim czasie ono ustąpi, czy jak będę robić podsumowanie, to dalej będzie to czuć. Jest tutaj na opakowaniu napisane, uwaga, produkt może wywoływać pieczenie ust, aplikować jedynie na czerwień wargową i jest napisane, że jest to produkt na bazie olejów, zawiera ekstrakt z imbiru o działaniu drażniącym. Jest tutaj taka informacja na tym błyszczyku. Jest. Zobaczymy za chwilę podczas podsumowania, czy usta dalej będą mnie szczypać. Jeśli chodzi o kolor, to wydaje mi się, że troszeczkę podbija jakby czerwień wargową. Nie do końca jestem przekonana, czy pasuje ten kolor ust do makijażu oka, ale już tak zostawimy, nie będę tego ruszać.
Na koniec nałożę sobie jeszcze na dekolt ten uniwersalny rozświetlacz do twarzy i ciała. Jestem ciekawa, jak będzie wyglądał, jaka jest jego formuła, czy będzie jakoś mocno i szybko zastygał. Myślę, że idealny produkt na lato do rozświetlania dekoltu i fajnie, bo dosyć szybko zastyga. Jak widzicie, rozświetlacz daje taką subtelną poświatę. Wygląda bardzo ładnie i właściwie już całkowicie zastygł. Także zdecydowanie jest to produkt, który myślę fajnie będzie się sprawdzał właśnie latem. Myślę, że nie powinien brudzić ciuchów i też spływać nam po prostu z ciała. Makijaż jest już skończony. Mam nadzieję, że ten test Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, który z tych produktów najbardziej przypadł Wam do gustu. Zaczniemy sobie od rozświetlacza. I tutaj zdecydowanie te rozświetlacze mają jakąś różową drobinę, więc dla fanów różowego koloru w rozświetlaczu myślę, że jak najbardziej na tak. Są naprawdę przepiękne te kolory. Natomiast jeśli szukacie czegoś w szampańskim odcieniu, to zdecydowanie polecam Wam rozświetlacz Mandala. Po prostu tamten rozświetlacz jest taki szampański, ma przepiękny złoty odcień. Także dla fanów takich szampańskich, złotych odcieni zdecydowanie tamten będzie lepszy. Tutaj musicie mieć na uwadze, że te rozświetlacze mają delikatnie różową drobinę, więc dla osób, które lubią taki błysk. Z paletą pracowało się bardzo dobrze, cienie bardzo fajnie się ze sobą łączyły, nie zauważyłam, żeby coś się wytracało, żeby się robiły jakieś plamy, dziury. Gdy blendowałam czarny eyeliner i wzmacniałam sobie zewnętrzny kącik, to nic mi się tam nie wytracało, także naprawdę super. Nie sypią się też jakoś specjalnie, więc zdecydowanie na plus. Natomiast jeśli chodzi o mnie, wolałabym, żeby w tej palecie była przewaga matów nad błyskami, ponieważ tych błysków nie jesteśmy w stanie wykorzystać aż w takiej ilości. Zdecydowanie brakuje takiego cienia jeszcze jakiegoś przejściowego, natomiast oprócz tego wszystkie błyski są naprawdę bardzo ładnie się są łączą, pięknie wyglądają na oku. Ja w ogólnym rozrachunku uważam, że jest to jedna z lepszych palet Glam Shopu, jeśli chodzi o neutralne palety. Myślę, że dołączy do Herbacianej Róży i do Bohemy, które są dwa moimi ulubionymi paletami, jeśli chodzi o takie neutralne, brązowe cienie. Na pewno pojawią się pytania odnośnie tego, jak porównałabym tę paletę do palety Mandala, błyszczącej i matowej. Nie jestem w stanie Wam tego powiedzieć, ponieważ każdą z tych palet wykonałam jeden makijaż, więc jak zrobię 5 makijaży jedną i drugą paletą za jakiś czas, to po prostu dam Wam znać i wtedy Wam powiem, co bym wybrała. Oczywiście ze względów takich kompaktowych, to taką paletę jedną możecie zabrać ze sobą wszędzie. Natomiast już patrząc na przykład na Mandale, no to tam macie całą paletę matów do tego błysku, więc to już są dwie palety, więc zdecydowanie ta jest bardziej praktyczna. Także jeśli tylko macie ochotę na paletę jakąś neutralną, nową, to serdecznie Wam tę paletę polecam, bo pracuje się z nią naprawdę bardzo fajnie. Jeśli chodzi o pędzle, to tutaj zdecydowanie mój faworyt to ten płaski pędzel, którym jesteście w stanie bardzo fajnie przypudrować sobie okolice pod okiem, nałożyć róż, rozświetlacz. Myślę, że ten pędzel będzie na pewno gościł w mojej kosmetyczce i jest szansa, że kupię sobie kolejne sztuki. Naprawdę jestem zadowolona z jego kształtu. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe pędzle, to tutaj może nie są to jakieś moje faworyty. Jeśli chodzi o pędzle z Glam Shopu, to dużo bardziej lubię te, które pojawiły się w ostatnim czasie, czyli te takie puchacze duże. Lubię bardziej takie rozczapierzone pędzle, które są mniej zbite. Ten jest dosyć mocno zbity. Tak samo ten pędzel oczywiście do podkładu jest zbity, więc dla osób, które lubią nakładać podkład pędzlami, to myślę, że ten pędzel może się sprawdzić. Ja niekoniecznie będę z niego korzystać. Pędzel do pudru jest całkiem ok i do małych twarzy na pewno się nadaje, na pewno będzie się fajnie sprawdzał, więc to tyle, jeśli chodzi o pędzle do twarzy. Jeśli chodzi o pędzle do makijażu oka, tutaj zdecydowanie sprawdziły mi się wszystkie z tych pędzli i będę z chęcią z nich korzystać. Milusie, bardzo fajne, bardzo ładnie się cienie blendowały tymi pędzlami, także jestem naprawdę mega zadowolona z tych pędzli. Kolejne produkty to oczywiście cienie w kredce. I tutaj przyznam się szczerze, że bardzo mi się spodobała ta formuła. Jak widziałyście, z tym matowym różem świetnie się pracowało. Trzeba tylko pamiętać, żeby szybko go rozcierać, ponieważ bardzo szybko zastyga. Więc najpierw jedno oko, później drugie. I jest to super baza właśnie pod tę paletę. Taki cień transferowy, także naprawdę super, jeśli tylko będziecie nakładać go takim pędzlem syntetycznym szybko, to myślę, że może to być dla Was fajna baza właśnie pod makijaż. No i te cienie błyszczące korzystałam z jednego z różu, bardzo fajnie mi się sprawdził jako taka baza pod błysk. Pamiętajcie, żeby tylko nie nakładać już na niego glam glue. Ja na jednym oku nałożyłam glam glue i trochę mi się ten cień tam zwinął, na drugim oku już nałożyłam bez kleju i tam sprawdził się dużo lepiej, także nie polecam nakładać na te cienie już tej bazy tego kleju, żeby jeszcze pod
odbić jakby błysk, na przykład z palety, czy też jakiś pigment. Sam ten cień wystarczy w zupełności, bardzo fajnie się błyszczące cienie do niego przyklejają. To by było na tyle, dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy macie coś z tej kolekcji, czy skusiłyście się na jakiś produkt z kolekcji Essencja. Czekam na Wasze komentarze, pamiętajcie o kciukach i do zobaczenia kolejnym razem. Pa, pa!